Panie Norgedzie, jesteśmy na Mistrzostwach Polski w siatkonogę. Jak się przygotowujesz do takich mistrzostw? Jakieś specjalne jednostki treningowe, czy po prostu tak z biegu? Nie, no u nas nie ma takiej możliwości. Ja trenuję jeszcze czynnie piłkę nożną, także dla nas przygotowanie to jest, powiedzmy, spotkanie się raz na dwa tygodnie lub raz na miesiąc w hali lub na boisku, żeby rozegrać taki mecz siatkonogi. Jest to na pewno przyjemnością, ale daleko nam do tych tutaj Słowaków, których widzimy, którzy trenują od 4 lat, mają w szkołach zajęcia nawet siatkonogi, także to jest pełen profesjonalizm. My traktujemy to, jeszcze raz powiedziałem, jako formę zabawy. Przed tutaj przyjazdem, nawet z Grześkiem, żeśmy nie widzieli się już kilka miesięcy, nawet ani jednego meczu nie rozegraliśmy razem. Wcześniej oczywiście graliśmy w parze, ale mówię, to tylko przy okazji wolnych dni lub forma taka treningu raz w tygodniu. Tutaj jest dwóch mistrzów świata aktualnych, Słowaków. No, ci, co tutaj siedzą, oglądają, to na pewno przecierają oczy również. Widziałem pierwszy raz coś takiego na żywo. Powiedzieli, że nawet, że mają pół roku treningu tylko techniki, nawet bez piłki. Także widać od razu, bardzo są rozciągnięci. To jest na pewno ważne. Trzeba wysoko podnosić nogę, mieć duży zasięg, aby dobrze uderzyć piłkę i mocno. Formy bloku też tu widzieliśmy. No, na pewno kilka sztuczek pokazali takie, które dla nas są nieosiągalne. Jeżeli, tak jak powiedziałem, ta dyscyplina ma się u nas rozwijać, to musimy pracować nad nią od najmłodszych lat. Myślę, że daleko jest nam do tego, żeby w szkołach uczono siatkonogi, ale mam nadzieję, że kiedyś może to się zmieni. No, siatkonoga dopiero rzeczywiście startuje, jeżeli chodzi o dyscyplinę, ma zaledwie 4 lata. No, w tej chwili w Polsce zespołów jest dużo, o tyle, że stanowi to element przygotowań do rozgrywek piłkarskich, także wszystkie drużyny ligowe uczestniczące w piłkarskich rozgrywkach zimą w trakcie przygotowań grają w siatkonogę. Natomiast takich zespołów, nazwijmy to półprofesjonalnych, które trenują częściej i uprawiają ten sport, jest około 30 w Polsce. Na razie mamy tyle drużyn, natomiast to cały czas się rozwija. Ile drużyn brało udział w turnieju? 15 drużyn z całego kraju. Jak drugą imprezą jest w tym takim turnieju? Ile kosztuje wpisowe? Każda drużyna płaci wpisowe w wysokości 200 zł, bierze udział w dwudniowej imprezie, także no, jakby generalnie myślę, że jest to fajna zabawa, fajna forma relaksu, odreagowania, a także też kultury fizycznej. Czy powoli zaczynacie tworzyć taką siatkonogową polską rodzinę? No myślę, że to powoli się zaczyna. Już jest coraz więcej drużyna. Po drugie, jak widać po tym turnieju, coraz więcej znanych piłkarzy się ociera o siatkonogę i chce trochę porywalizować, bo generalnie panuje takie przeświadczenie, że każdy piłkarz jest najlepszy w siatkonogę. I takie mistrzostwa są najlepszą okazją do tego, aby się sprawdzić. I uwaga, będzie bomba. Czy nie boicie się PZPN-u, że będzie tak jak z beach soccerem? My się generalnie nie boimy PZPN-u, nawet z beach soccerem. PZPN się na beach soccerze nie zna i jakby próbuje coś robić na siłę. Trudno nam to zrozumieć, ale tak się dzieje. Z siatkonogą, no myślę, że jeżeli by chcieli się za to zabrać, to już w ogóle by oznaczało, że to jest organizacja, która nie chce działać profesjonalnie, tylko po prostu co się pojawia i co się dobrze rozwija, to im się należy, a tak nie jest i nigdy nie będzie. Także życzymy PZPN-owi wszystkiego najlepszego w popularyzacji piłki nożnej na trawie. Na tym niech się koncentrują. Trenujemy u nas w siatkonogu grają już dzieci 10 lat. Trenują, muszą zacząć dzieci, młodzi, juniori, a potem i mężczyźni będą dobrzy. Czyli jesteście niema zawodowcami, tak? No, na Slovensku, jak mówię, wiele ludzi graje nohebal, siatkonogu. W Polsce siatkonogu grają piłkarzy, ale grają dobrą siatkonogu. Jakieś specjalne jednostki treningowe macie? Jakoś się przygotowujecie specjalnie? My trenujemy smacze, techniku, stretching, rozciągowanie. Jedna godzina trening smacze, a jedna godzina gramy i gra. Jakie wrażenia z całego turnieju? Poziom organizacyjny był dobry? Ja myślę, że to bardzo dobra organizacja, bardzo dobra grupa.
piłkarze, Blue Moon, bardzo dobre ludzie, super, ja jestem spokojny.